Cześć, cześć, witajcie tutaj Eski i witam was dzisiaj w odcinku z Planet Zoo. Już na wstępie chciałabym wam powiedzieć, że tak jak lubicie komentować odcinki z serii Schroniska dotyczące tego, jak nazwać pieski, jak nazwać kotki, to dajcie mi znać, jeśli chcielibyście, bym umieściła to, jak nazywacie się na YouTubie, jaką macie nazwę użytkownika, jako jeden z pracowników w naszym zoo. Wtedy wezmę waszą nazwę z YouTube'a i umieszczę tutaj. Więc będziecie oficjalnie pracować w naszym małym zoo. Wiem, że miałam tylko jeden odcinek z Planet Zoo i to dość dawno, więc przypomnę, że mamy tylko guźce, które się rozmnożyły i tych młodych jest po prostu pełno, nawet albinoski mamy. I mamy też żółwiki. A to co to jest? Nie wiem, trzeba to ogarnąć, bo nie mam pojęcia co to jest. Dziwnie to wygląda, jakby śmierdziało albo coś tu zgniło. I żółwiki też mają małe żółwiki. Co dzisiaj chciałabym zrobić? To wybieg dla lemurów. Oczywiście chciałabym też stopniowo upiększać to zoo. Mamy 18 tysięcy, prawie 19 i to może się wydawać dużo, ale tak naprawdę to nie jest dużo. Bo potem każde te drzewo to się dodaje chyba do utrzymania zoo i wszystkiego. Więc samo to, że mamy tu już taki kwadracik, dość pochłania jakieś tam koszty. Mam już lemurki, jako tako gdzieniegdzie, jak widać. One chcą, żeby był w ich wybiegu tylko jeden samiec, a reszta to samiczki. O, przybijemy komuś balon? O, hehe. Więc zobaczymy, jakie tam mamy płci w ogóle i zabieram się do budowania. Oczywiście cały proces wam przyspiesza, więc zobaczmy, co możemy zrobić.
Także jak widzicie, tak prezentuje się wybieg dla lemurów. I dajcie mi znać, co o nim myślicie, czy wam się podoba o balonik. Czy zrobilibyście coś inaczej? Oczywiście ja nie jestem architektem, ale wiadomo, każdy robi co może. Także jeśli podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a ja się widzę z wami niedługo, do zobaczenia i cześć!